Sky, łap! Wow! Marszał, teraz ty! Dzieciaki, idziecie na spacer? Nie, jesteśmy zajęci. Taka ładna pogoda, nie chce się wam wyjść na świeże powietrze. Nie chcę. A, to zostańcie w domu. Dobra. Z chęcią. Patrz na zielonego. W prawo! Gdzie on idzie? Ale w prawo! Marszał, rusz! Nie, tam jest zamknięte. Dzieciaki, co robicie? Gramy. Gramy? Słuchajcie, za 15 minut, a nawet już za 13, jest msza święta. O. Pamiętajcie o tym, żeby przyjść. Ja lecę do konfesjonału, ale mam nadzieję, że przyjdziecie, dobra? No pewnie. Dobra, dobra. No, kończcie pomalutku z tym graniem, bo dosyć tego na dzisiaj. Jasne, ostatnia gra. Okej. Dobra, teraz szybko przejdź tam. Nie, tam nie... Właśnie, właśnie, do środka. Marszał, w prawo! Mówiłam nie, ci to! Nie! Godzinę później! O, ale fajna gra. Zobacz, ile już zdobyliśmy punktów. Patrz, tym razem czerwony wygra. Na pewno. Mogę się założyć. Wątpię. Dzieci? No. Jak idzie gra? Świetnie. Niech się zobaczy, gdzie już jesteśmy. Dwa razy wygraliśmy. Ja też coś pokażę. Która jest godzina? No, 35. Po której? Po szóstej. A co było o szóstej? Msza. Kto na niej nie był? Marszał? I Sky. Oj, dzieci, proszę wyłączyć. Ja mam telefon, zabieram. Nie! Musimy porozmawiać dzisiaj o kolejnej bardzo ważnej rzeczy, która jest w Wielkim Poście, a która pomoże się nam zmienić. No dobra. To co, siadamy i zaczynamy. Pewnie. Dobrze, drogie dzieci. To rozpoczniemy od czegoś stosunkowo łatwego. Ile jest przykazań Bożych? Kto z was wie? 7. 12. Słuchajcie, to ja nie, to ja wam podpowiem. Skupcie się, posłuchajcie. Ile jest 10 przykazań Bożych? Zaraz. Ile to było? 7 razy. No. 10? 32. 10. Brawo, Sky. Ty to jesteś mądra. 10 przykazań Bożych. A czy wiecie może, jak brzmi piąte przykazanie? Nie. Kradnij. Słuchajcie, to ja wam podpowiem. Te piąte przykazanie jest związane z tym, żeby drugiemu człowiekowi nie robić krzywdy, nie robić mu ała, nie robić mu, nie bić go, nie krzywdzić. Nie śpij w cudzym łóżku. To było szóste, nie cudzołóż. Inne? Nie. Ale też nie. Nie za... Bijaj! Jasne, nie zabijaj. I w tym przykazaniu Pan Bóg uczy nas tego, abyśmy szanowali życie i zdrowie. Ale uwaga, swoje i drugiego człowieka, drugiej osoby, kogoś innego. Rozumiecie to na razie? No tak. A drugiego psa też? Tak samo. Szanować życie zwierząt też powinniśmy. Nie tylko człowieka, ale życie zwierząt też trzeba szanować. Jeżeli chodzi o drugie słowo, które chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest ono trochę związane z tym piątym przykazaniem. Powiedziałbym, że to piąte przykazanie nawet pomaga. Pomaga zachować to drugie słowo. Pamiętacie, w Wielkim Poście mówiłem, że mamy takie trzy słowa. Pierwsze to była modlitwa, o której mówiliśmy tydzień temu i zostały nam jeszcze dwa. Pamiętacie, jakie to są te dwa słowa jeszcze? Jałmużna I modlitwa. No modlitwa była pierwsza, Marszał. Ty będziesz wiedziała. Modlitwa, jałmużna i post. I post, jasne. Post jest takim narzędziem do tego, żeby dobrze wypełnić piąte przykazanie, czyli żeby szanować swoje życie i swoje zdrowie, ale także drugiej strony, czyli drugiego człowieka, kogoś innego, kto jest z nami, kto z nami żyje, kto jest obok nas. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy wy słyszeliście już kiedyś słowo post? No, na Facebooku. Okej, można dodawać posty na Facebooku, czyli takie informacje. A czy kojarzy się wam jakiś dzień tygodnia z dniem, kiedy ludzie poszczą? Piątek. Brawo! To był piątek i to jest piątek. I co takiego w piątek ludzie nie robią? Z czego rezygnują? Nie jedzą mięsa. Jasne. Wszyscy ludzie, którzy już ukończyli 14 lat, w piątek powstrzymują się od jedzenia mięsa. Oczywiście jest taka dobra praktyka, że nie tylko dzieci, które już ukończyły 14 rok życia, ale już dużo młodsze uczą się tego, żeby
tego mięsa w piątek nie jeść. Ale pytanie, po co my to robimy? Możemy powiedzieć takimi prostymi słowami, że post to jest powstrzymywanie się od pewnych czynności, od pewnych rzeczy. Ale po co się powstrzymywać, dowiemy się zaraz. Drogie dzieci, więc po co jest post? Post jest bardzo podobny do naszej modlitwy. W zeszłym tygodniu na spotkaniu dzieci na przykładzie swojej odrysowanej ręki pokazywały, w jaki sposób możemy własnymi słowami się modlić. Pamiętacie, co było na pierwszym palcu? W jaki sposób, o co się możemy modlić, albo co mówić Panu Bogu? Za co chcemy podziękować. Jasne, za co chcemy podziękować. Na za drugim. Co chcemy przeprosić. Doskonale, za co chcemy przeprosić. O co chcemy poprosić. Ale dla? Siebie. I dla kogoś. I na czwartym właśnie dla kogoś. I piąty palec to było? Za co Pana Boga uwielbiamy. Czyli tak inaczej po prostu, za co Pana Boga kochamy. I właśnie tak samo jest postem, kiedy podejmujemy post, kiedy na przykład pod takim postem jest na przykład właśnie jedzenie mięsa w piątek, ale bardzo wiele osób rezygnuje w czasie Wielkiego Postu z jedzenia słodyczy, niektórzy rezygnują ze słuchania muzyki, inni rezygnują z rzeczy na przykład z grania na telefonie zbyt częstego, jak wy dzisiaj, z oglądania telewizji. I pytanie, po co oni to właśnie robią? Robią to po to, żeby przybliżyć się jeszcze bardziej do Pana Jezusa. Popatrzcie się, kiedy Pan Jezus umarł. A umarł w jaki sposób, pamiętacie? Na krzyżu. Umarł na krzyżu. Jak myślicie, czy... Dlaczego Pan Jezus na krzyżu umarł? O. No. Za nasze grzechy. Jasne, umarł za nasze grzechy, umarł, bo nas bardzo kochał, ale prawda jest taka, że nie musiał umierać. Jak to? Pan Jezus umarł dla nas, dlatego, bo nas bardzo kochał. On się dla nas poświęcił. Poświęcił dla nas wszystko. Całe swoje życie. I post jest taką okazją, kiedy my dla Pana Boga możemy coś poświęcić. Poświęcamy na przykład granie na telefonie codziennie, nie, zamiast grać po 5 godzin, zagramy raz w tygodniu godzinkę. A resztę czasu, który nam zostanie, możemy poświęcić na to, żeby spędzić go z rodziną, spędzić go na modlitwie, na tym, żeby przyjść do kościoła na Drogę Krzyżową, czy na Gorzkie Żale, czy na mszę świętą, na którą dzisiaj dzieci przyszły, a was, no niestety, nie było. Czyli po to jest Wielki Post, żeby czas, który marnujemy na niepotrzebne rzeczy, poświęcić na coś, co może nas zmienić na lepsze. A co się stanie, jeżeli na przykład będziecie jeść za dużo słodyczy albo pić za dużo słodkich napoi? Jak myślicie? Zrobią nam się dziury w zębach? Dokładnie. I wtedy trzeba będzie iść do pana dentysty, do pana weterynarza, żeby te ząbki wyrwać, naprawić. A jeśli rezygnujemy z tego, ograniczamy to, to w takim razie bardziej dbamy o swoje zdrowie. Jeżeli na przykład gramy mniej na telefonie, to co się nam nie będzie psuło? Oczy. Będziemy mieć bardziej zdrowe oczy. Jeżeli zamiast grania na tym telefonie pójdziemy na spacer, na świeże powietrze, to poprawimy też swoje zdrowie, swoją kondycję. Czyli post jest po to, abyśmy byli zdrowi na ciele, ale przede wszystkim zdrowi na naszej duszy. Czyli żebyśmy mogli lepiej spotkać się z Panem Bogiem i mieli dla Niego więcej czasu. Psiaki, słuchajcie, Wielki Post jest zatem po to, żebyśmy do Pana Boga się zbliżyli, ale zbliżyli się także do drugiego człowieka. W końcu Pan Bóg stworzył wszystkich. Stworzył mnie, stworzył was, wszystkich ludzi, dzieci, które nas oglądają. I skoro Pan Bóg nas wszystkich stworzył, to i w każdym z nas w naszym sercu mieszka. I dobrze by było, żebyśmy w tym Wielkim Poście poświęcali czas Panu Bogu i drugiemu człowiekowi, a rezygnowali z tego, co tak naprawdę nie jest konieczne ani potrzebne, jak choćby to wasze dzisiejsze granie, siedzenie w domu, nie wychodzenie z niego i wpatrzenie się w ten telefon. Dobra? Dobra. Tak jest. Słuchajcie, dzisiaj na spotkaniu dzieci z naszej oazy pokażą nam ciekawy sposób, jak można się mobilizować do tego, żeby właśnie czas Wielkiego Postu był czasem prawdziwego postu, czyli zrezygnowania z czegoś. Pokażę, jak na każdy dzień możemy zaplanować jakieś zadanie. W takim razie zapraszamy na drugą część.
Zapraszamy! Cześć Boże wszystkim! Przypomnijmy sobie na początku, ile trwał Wielki Post? No Julka? 40 dni. Świetnie. Od jakiego dnia się zaczął, ktoś wie? Madzia? Od środy po piątek. Super. A pamięta ktoś, co to jest modlitwa? No pamiętam. Modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Dzisiaj Marszań Sky dowiedzieli się, co to jest post. Spróbujemy teraz pokazać Wam, jak w ciekawy sposób można się do niego przygotować. Ale zanim to, zrobimy sobie pracę plastyczną. Będzie nam potrzebna kartka, może być fioletowa, bo to kolor Wielkiego Postu. Nożyczki, klej i coś do pisania. Na początku wycinamy takie paski z kartek. Teraz trudniejsza rzecz, bo będziemy na kartkach pisać, z czego możemy zrezygnować w Wielkim Poście, albo co możemy dobrego zrobić, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Ktoś ma jakieś propozycje? No, Oliwie. Słodycze. Zrezygnować ze słodyczy? No, ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, co można zrobić dobrego? Być na świeże powietrze. Świetnie, super. Julka, masz jakiś pomysł? Nie bić się z rodzeństwem. A ty, Magda? Częściej się modlić. Świetnie. Super. Teraz każdy pisze na 7 paskach, co można zrobić. Dobrze, no to kiedy już uzupełniliśmy twoje paski, będziemy z nich robić łańcuch. Będziemy brać i sklejać w takie kółeczka. Jak zrobimy jedno, to bierzemy drugie i zaklejamy, żeby był taki łańcuch. Rozumiecie? Tak. No to zaczynamy. W ten sposób powstał wielkopostny łańcuch, który każdy z nas może powiesić w pokoju. Szczęść Boże! Szczęść Boże, dzieciaczki! O, jakie piękne łańcuchy! Kto to wymyślił? Obstawiam, że panu Natalia z Kaliną. Mam rację? Tak. Powiedzcie mi, co wy tutaj macie napisane, Oliwie? Rzeczy, które postanowiliśmy na Wielki Post. O, czyli takie wasze wielkopostne postanowienia. Julka, a ile macie tych takich oczek zrobionych? 7. A powiedz mi, a ile mamy dni w tygodniu? 7 dni. Ciekawe, skąd ty to wiesz. Ale masz rację. Mamy 7 dni w tygodniu. I ja mam dla was taką propozycję. W ramach naszego postu, bo post jest też taką formą modlitwy, jak dowiedział się wcześniej na spotkaniu Sky z Marszał, chciałbym, żebyście przez cały tydzień, codziennie odrywali po jednym pasku i czytali, co tam sobie napisaliście. Na przykład ktoś napisał, czyli Madzia napisała, że będzie jadła mniej słodyczy. No, jest to postanowienie konkretne, jest to post, że z czegoś rezygnujemy. Inni mogli napisać, że na przykład zrezygnuje z czego, Karina? Też ze słodyczy, a to by chyba razem tak lubicie jeść, ale widzę, że ograniczę telefon. O, to jest bardzo dobre postanowienie. Teraz zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. O, kolejna od słodyczy, ale o, używać brzydkich słów, no to bardzo dobrze, no to jest super. Będę pomagać mamie. Ciekawe, Julia, czy pomożesz mamie. Pomożesz? Tak. Oliwier tu mówi, że będzie ładnie służył, czyli będę przyjdzie na drogę krzyżową jako ministra, prawda? Super. I codziennie po jednym sobie takim oderwiemy i zobaczymy. Ale nie możemy tylko zobaczyć. Musimy to zadanie wykonać, jasne. I w ten sposób na pewno będziemy bliżej Pana Jezusa, bliżej spotkania w świętach wielkanocnych. A wiecie, co jest w świętach wielkanocnych najważniejszego?
co świętujemy w Wielkanoc? Że Pan Jezus co zrobił? Jak myślicie? Skoro umarł, to po śmierci co zrobił? Zmartwychwstał. Zmartwychwstał, jasne. To jest trudne słowo, zmartwychwstał, Pan Jezus. Ale brawo, Oli, że Ty to pamiętasz. Pan Jezus zmartwychwstał. To skoro chcemy się przygotować, to możemy zachęcić wszystkie dzieci, które nas oglądają, żeby też taki łańcuch zrobiły i codziennie po jednym zadaniu wykonały. Zachęcamy? Zachęcamy! To co, to na 3-4 krzykniemy, zachęcamy. 3-4! Zachęcamy! I oczywiście możecie zrobić więcej, jak chcecie, takich oczek na naszym łańcuchu wielkopostnym, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Jedno oczko na jeden dzień. I zadanie trzeba wykonać. Super! No to razem z Oazą z Jawiszowic pozdrawiamy wszystkie dzieci i mówimy szczęść Boże i do zobaczenia. Pa! Pa!